ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. A jak będzie na przykład na nodze ten but, to nie da się zrobić, tak? Nie da się. Ja muszę drugie buty nałożyć. Tak? A ja nie mam drugich. To kup. To pożycz mi jakieś, masz? Mam. Jakie? Klapki. O te? Tak. A ty w czym będziesz? A drugie mam. Ja bym buty chciał jakieś. Masz jakieś takie fajne? Nie mam. A kiedyś dostałeś takie? Ale moje za duże. A jaki ty rozmiar? 46. No to za duże. To ja waty napcham. No? Waty napcham. Będzie za ciasno. No to niedużo waty wepcham, tam ile trzeba tylko. Ale wiesz, nie, ja swoich butów nie daję. Mi nie pożyczysz? Nie. To jednego tylko chociaż. Tak, jeden taki, drugi taki. A co, nie chodzą, tak nie widziałeś? Nie. Chodzą. W jednym czerwonym, w drugim niebieskim. Dobra. Przyjdź w innych butach i przyjadę w innych, no. Dobra. Zostawisz. A to mi na miejscu ja chcę, żebyś zrobił. Na miejscu musisz zostawić. No ile? O której godzinie będziesz? No nie wiem, no 9, 10. Jak się wyśpię? Do pierwszej. Do pierwszej? Tak. To ja mam tyle siedzieć u ciebie do pierwszej? Jakbym chciał na miejscu, to musiałbym tyle siedzieć? Tak. To za długo, nie? Nie wytrzymamy. Jak chcesz? Nie wytrzymamy tyle ze sobą. Jak chcesz? Nie, wytrzymamy. Wytrzymamy? Hmm? Nie wiem. Ciężko ja to widzę. Ale i tak musisz buty drugie nałożyć. To ja nałożę, Krzysztof, ja mam inne. Bo ten musisz but dla mnie zostawić. No dobra, dobra, abyś zrobił tylko. Ja zrobię. I nie wymazał go klejem. No, ty nienormalny? Ja mam but apron, pałeczki. Niektórzy mówią, że nienormalny. Mam pałeczki, wiesz, i pod spodem smaruję. Tu mam tą, jak się nazywa, łapę taką, szewską. Przycisnę jego. A kopyto masz takie szewskie? No, kopyto. Masz, tak? Mam. A co to tak spada cały czas z tego drzewa, ty? Słucham? Co to spada z tego drzewa cały czas? Suche te. Patyki? Śliwki. Śliwki też jeszcze tam... A są już śliwki. Faktycznie, no. To myślisz, nie mam... Aj, odwróć się. Odwróć się. A, to te mirabelki. To mirabelki, tam ręklody. Jakie? Ręklody. Nie słyszałem nawet. Śliwek czarnych nie widziałeś ręklodów? Czarnych śliwek nie widziałem. Takie fioletowe. No fioletowe. No to czarne czy fioletowe? Fioletowe one są. No to mówisz czarne. Ja na ich nazywam... Przejęzyczyłeś się? Co? Przejęzyczyłeś się? No. Ale ja na ich nazywam czarne. Ręklody, tak? No, ręklody. A które są lepsze? Są czarne, granatowe i są i te. Zielone, takie zielonkowane też. No to teraz są zielone. Nie, one to są inne ręklody. Ale u ciebie tu fajnie ten winogron poszedł na te drzewo. Wiem. W tym roku znów będę brał od ciebie winogrona. No. Znowu będę jadł winogrona od ciebie. No. U ciebie dobrze rosną, dużo nawozu. Tak. Oj, Krzysiek, zobacz, już minęła sobota, co? No i minęła. Jutro niedziela. I minie niedziela, poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek i znowu tak tam. Wiesz, i kółko mam. I tak życie leci, nie? Co? I tak życie leci całe. I coraz się starzejemy, coraz to szykujemy się do... Zobacz, jaki ja dziadu już. Zarośnięty. Na maszynkę a nie ja mam. Zobacz. Ja na maszynkę nie mam. Ja też nie mam. Ale ty masz maszynkę, a ja nie mam. Może ogolimy się razem. To razem się ogolimy. I wykąpiemy? No. Nie, żartuję. Pożartować trzeba, Krzysztof, no. Tak? Będziemy się kąpać razem. A powiedz mi, Krzysztof, bo byłeś w łazience, nie? Przed chwilą. Duża kabina ta będzie, ogromna. Do czego ona będzie służyć? Powiedz. Ty powiedziałeś dla mnie. Co tam będziesz? Cię z kobietą. Nie no, ale mówiłeś, że kabina powstaje po to, żeby co tam? Układać? Powiedz, co to układa. Ubrania, tak? Układać kobiety. Układać kobiety. Nie daj Bóg, żebym ja tam jakieś ubrania zobaczył w tej kabinie. No. Nie daj Bóg, żebym jakieś tam ubrania zobaczył w tej kabinie. To jest do mycia się. Nie. Tak. Nie. A to co? Szafa nowa? Szafa nowa. Szafa nowa na ubrania. Powstaje w łazience. No.
Wiesz, do jakiego wniosku doszliśmy? No. Wiedźmi trzeba je zwrócić. Tak? Najlepiej. A dlaczego? No i 600 zł. Tak. Ty, chłopie, weź to z góry nie utniesz, bo ci felc nie wejdzie. Felc, nie? Z dołu jak utniesz, to wejdzie drugi filung. Druga rzecz, że przywieźli takie same drzwi, gdzie powinny być jedne prawe, drugie lewe. Zniszczysz, nic coś nie wyjdzie, to 500 pójdzie w pizdu. Drzewo. A jak to teraz zawieźć? To Rafał nie widzi, zawiezie. Normalnie oddajesz do tego i zwracają kasę. Ale ja rozumiem, a masz tę fakturę tą? Paragon? No, czekaj. Obiedzie się. Ty no, masz. No to proszę poszukać to. Nie, ty masz. Nie, ty masz. I wiesz co, nie, tam, ty masz. Ty odbierałeś towar. Pomalować i wstawić. Wiesz, już tam zawiasy, wszystko jest gotowe. No. I tyle. Andrzej ma rację, bo tutaj... No bo mówisz... zniszczysz, to 500 pójdzie ci w chuj, bo jednych drzwi tobie nie przyjmą. A ile one? 200... 280. Jedne, tak? Jedne. No. No to kurwa, no szkoda kasy. Ale to zawieść to też trzeba czynić. To trzeba będzie Rafała poprosić. On ma kombiaka, tak? Dobra, ja idę już szalkę. Ale nie wejdą. No to nie musi zamykać z tyłu klapy. Przecież. Siedzenie złoży. No siedzenie złoży do tego. I wejdzie, wejdzie. Nie. Wejdzie, ja łóżko kiedyś przywoziłem Oplem, a ty będziesz mi mówił o drzwiach? Tylko szukaj tej faktury mi tu. Mam. Masz na pewno? Na pewno. To i klamki trzeba zwrócić. A niemiecki ze szpitala wychodzi. Klamki oddzielnie byli kupione. O, tak wychodzi? No, przecież kastoram jest do 21. Nawet po robocie. Wrzucił na pakę. No to na dobra. Dach położy paczkami. Gdzie? Niemiecki na dach położy? Na Lublina? On nie ma Lublina. No, ja to nazywam Lublin. No to tak, jeżeli... Niemieckiego poprosić, kurwa, by zajechał, byśmy wrzucili tylko kurwa na pakę i pyk zawiesz i tyle. A te klamki to też masz, tak? Mam, ale to oddzielnie kupowane byle. No to, ale to też trzeba zwrócić, bo to do tych drzwi, po chuj ci te klamki. Klamki do każdej drzwi będą pasować. Do czego? Do każdych. No to można w tych starych zmienić klamki. No można zmienić klamki na nowe, w starych. A te stare drzwi odmalować i tego, i wstawić ten. No to jutro możemy się zająć malowaniem. Trudno, że nie działa. Bo to jeszcze wiesz, to jest to jedna rzecz. No. Druga rzecz, że tamte futryny to były właśnie roboty, to nie oryginalne. I może być tak, że tutaj na ten felc nie będzie się zgadzać. No. Bo to wiesz, mierzy drzwi niby, bo oni mierzą tak, że to 80, nie? No. Ale tutaj ciekawe, tak jak tam, że wiesz, ja rozumiem. Wiem o co chodzi, no. Kurde, bo to trzeba było od razu pomyśleć, a nie brać na pałę. No to jak chciał drzwi, no to... No to kupił drzwi. Tego. No to tak dobra. Wiesz, póki tego... To nie ja, tylko Jurek. Póki folia nie zdjęta, no to wiesz, zawieziesz. A oczywiście. Tam, no. A drzwi? A my te drzwi się odmaluje się i będą dobre. Nie. Nowe. No dobra, miały być drzwi nowe, będą stare, tak? No. Żeby nie było... Odmaluje tego i... Najlepsza sytuacja. No to dobra, to wy tak uważacie, to no to tak nie, będzie. Nie, no bo słuchaj, patrz. No ja się nie znam. Jeszcze tobie film będzie wypadał. Nie, no tak, no. Później coś tobie się nie zgodzi, góra czy tego, nie będzie tobie wchodzić tak jak trzeba, tego i chuj, drzwi do wyrzucenia. I gdzie ich wstawisz? No tak, tak. No to dobra, taka decyzja, Krzysztof? Żeby do na Atlantyku zawieźć. One by przerobili mnie. Ale Krzysztof, to nie chodzi o to, tylko chodzi na futrynę, czy będzie pasować, jak tak, tam futryny. To jest stara futryna i to jest robiona futryna, to nie jest sklepowa futryna. Robiona. No właśnie. No to, nie, to, no, to drzwi nie podejdą. I tam felc może być inny, a do tych drzwi inny. I to wiesz, spierdolić, no to kurwa, no tyle pieniędzy w chuju, no to kurwa, to szkoda. No to szafkę za to będzie można kupić, o. O, no. No. Tak? Tak. No, to za 560 szafkę na pewno jakaś będzie łazienkowa. Będzie, to... Nawet to taka wisząca, co na tym panelu jest, zobaczcie, o. O tu, nawet takie coś kupić, o. Które? O takie co na obrazku tym. Ale Jacek... Nie, to stojące jest. Ale Jacek, wiszące. Nawet szafkę, nie, szafkę pod zlew. No tak, no kupić. Można, no. Ma się od razu z tym wyformowana pod zlew. On mówi, że lustro ma tutaj takie duże, to trzeba będzie powiesić. A. Ma tutaj gdzieś przy tym. To jutro zobaczymy. Tylko trzeba czarną farbę kupić. A po co czarną, a może tą, machaniową? Nie, czarną. Ale co czarną, po co czarną farbę? No, żeby pomalować te ramy, tak? No. No to może jutro zajmiemy się. Ale farbę trzeba kupić. Ale Krzysiek, można pomalować ramy, ale jest specjalny klej do luster. I wiesz, ramę rozbierasz i samo szkło tylko. Ale to nie drewniana. Co? To nie drewniana. Metalowa. Metalowa rama? A. Nie. To będzie z bloku, jak ja jeździłem na tą po obiady, no. Na Nowogródzką, to mi jako mnie to oddawał. A jakiej szerokości to lustro? Tam trzeba 80 na 60, ja mierzyłem. To stoi, zobacz. Kurwa. Pomiędzy lodówką a czapką. Czekaj, ja zaraz wyciągnę je.
O Jezu, kurwa, które to lustro? To za małe, no gdzie do chuja? Jak za małe? No to jest za małe lustro. Za małe to. Pokaż. Bo to trzeba, wiesz, musi być przede wszystkim... poziomo je trzeba. Poziomo. Akurat. Tak? Do góry idę. A nie będzie przeszkadzać ten? Do góry. Tak? No to git. No ja. No i dobra. A drzwi się odda, to się kupisz. No tak. No i wszystko w temacie. Dobra, ja mam będzie pasować. Dawaj tyłu. 10-15 minut przerwy. Uważaj, żebyś nie zbił. Nie, no trzymam. Jest, ale ono, wiesz, na tył wyrazu. Będzie pasować. Będzie pasować. Będzie pasować. Będzie pasować, Krzysztof. Ja jutro się umyję i się pomaluję. No. Dobra? No. O. Idealnie pasuje. Ale farbę czarną trzeba kupić. No kupi się farbę. Ja nie wiem, czy ja nie mam. W aucie nawet, w sprayu taką. No, zakleić tego lustro. Czekaj, bo ona nie... chciała te lustro wiesz, wyrzucić do gdzie do śmietnika. No. O. A ja zobaczyłem, że ładne lustro. Brudne, ja umyję, panie. Ale brudne. A my nie. Ja je zabieram. Ona poszła, postawiła tak koło śmietnika. A, silikon się musi skleić. No. Ja popatrzyłem, żeby ona poszła. A byłem Lubinem, do kabiny do Lubina, wstawiłem sobie. Krzysztof, to czekaj, to tak już teraz już konkretnie. To co, wymieniamy drzwi na szafkę. Na szafkę. Tak? Tak. No, no to nie wiem, jakoś tam trzeba się dogadać. Najlepiej to ty jakbyś... Nawet, o, w Kastoramie są. No to, bo to drzwi skąd są? Są, nie? Szafka. Z Kastoramy. Z Kastoramy, tak? Tak. Są w Kastoramie takie szafki? Pewnie, pod te... Są, do wyboru, do koloru. Do tego no właśnie, no to kurde, o. Pan tobie, on położy... Na wierz. Przywiąże paskami i będzie to. Ale u Rafała zepsuty Mercedes. Tym co on jeździ nie ma tych ringów. Jest, ja widziałem. Jest. Bo ojciec przywożył sobie na dachu moją różne rzeczy. I są. No to dobra, decyzja podjęta. Drzwi wymieniamy na szafkę. U mnie nawet są. Na Oplu. U ciebie na Oplu? Tak. Którym? Srebrnym. Kurwa, czekaj, muszę zobaczyć. Relingi u ciebie na dachu? Tak. Nie ma. Jest? Nie ma. Ukradli. To można dokupić. I zrobić. A z drzewa zrobić? Motoryzacji. Dwie deski położył na dach. Dwie deski na dach. To samo. No już. Dwa. Trzy. Ja pojadę do mechanika, kupię i mnie zamontuję. Ale do czego tobie to potrzebne? Dobra, to najważniejsze. Dobra, to już jedno z głowy. Załatwione. Co tam? Narty. Narty, o, jeszcze jabłko jest, kurwa. Dawno jabłka nie jadłem. Ciekawe, czy jeszcze dobre one. O, ich miękkie. No już straciły ten smak taki. Nie, już mówię. A chociaż jedno zjem jeszcze. To jeszcze takie w miarę wygląda. Andrzej, zetknij tam na tą szybę taką boczną. To na dołu też coś ma? Nie. No to właśnie dziwne, bo powinno to mieć to jest te... ta uszczelka. To ją przykleiłem, nie wschniemy. Weź pluń trochę, ja bym, ale... żeby umyć. Dawaj. Nie. Dawaj. Pluniesz? Wiesz, co mnie zastanawia? Że tamta szyba boczna będzie niższa od tych drzwi. Nie. No coś mi się tak wydaje, bo ona jest tej samej wysokości. A jak tutaj masz te blachy z góry i z dołu, to tobie 10 cm odejdzie. No nie całe 10. Ty, no trzy szyby są. Tu idzie tak, o. Tak. A trzecia gdzie? Co i patrz, i wszystkie szyby są... Jedna szyba jest nieruchoma, druga jest odsuwana, tak, ale... a trzecia jest boczna. Dobrze, ale... Jedna będzie chodzić. Ale czekaj. Wiesz o co mi chodzi? No. Wszystkie te trzy szyby mają tą samą wysokość. Te będą chodziły po prowadnicach. To już ci zabiera... Jedna szyba chodzi tylko po prowadnicy. Dobrze, ale to jedna szyba. To ta szyba, która chodzi po prowadnicach, będzie o te 5 cm wyższa od tej. Bo ta będzie... Andrzej, wiesz co, nie rób z siebie teraz idioty, bo już mi się nie chce teraz, bo coś ci znowu pokażę. No. Na jakiej wysokości masz rolki? No dobrze. No. Tylko weź raz to pod uwagę, ale że... nie, że tamta, rolki na jakiej wysokości... Ta szyba nie ma ani z góry żadnej listwy, ani z dołu nie ma. Na jakiej wysokości masz rolki?
Zobacz sobie, że prawie 1,5 cm jest od tej, czyli 3 cm. I ona jest idealna z tamtymi. Ale to też taki wygląd śmieszny, bo z jednej strony tego jest obudowane, a z drugiej strony goła szyba. No bo tamta obudowana jest boczna. No to ja by... A te są po to, że zakładasz uszczelki. Ta jedna jest unieruchomiona, a ta druga będzie pracować. Nie wiem, no założymy, to będziemy widzieć. Zaraz nie, tak? Jedna, Andrzej, szyba musi być stała. No to jest. Dwie są stałe. No. Dwie. To trzeba na gwoździe je udać. No. Tak? No. No, albo wkręty. Ma, masz? Mam. Leżą. Nie, to wiesz co, jedź po spawarkę. Po spawarkę? On ma. No. Masz spawarkę? Mam. No. Olka zabrała. A, tu starą? No. Zaraz przyniosę, będę spawać. A co wy spowiemy? Szyby. Szyby? A masz elektrody do szkła? Mam. Nie, gwoździe się podłoży. Zrobi się oczka. A. No. Też jakieś wyjście? Wiesz, takie coś jak miałeś ten pogrzebacz, nie? Jurek. A, jeszcze jedno. Przyszedł powiem, na nas klej. Na warsztacie. Który, ja klei płytki ceramiczne do drewna. Tak zwany klej drewniany. Wiesz, samochód przyjechał z zbiornika. Wiesz, dziurki się pojawiły. Ten zbiornik. Krzysiek, jak to? A zbiornika, czekaj, a zbiornika się nie spała. Żadnego. Można, jak jeżeli nie? Się zaleje go wodą. Do ja pełna. Wiem, ale taki był uczeń, no i go że mówił tak. Ja zespałem zbiornik, tak jak jest tobie. Do tego, a spawać mówił, jak mówi po imieniu, słuchaj chłopcze, zbiornik się nie spawa, teraz mamy przerwę. Obiadowo. On zostawił palnik, wiesz, wszystko na tym. Wszyscy poszli na obiad i ja. Kanapki swoje mieli. Co to miał, to je. Jadł. Na górze była chleb z plackami. Chleb z plackami. Udało, że kotleta ma. No. Tak? Każdy kanapkę, tak? Piernicze. Ja miał kawę w butelkach. Zamienny napoje i tak dalej. Nie, już nie dobra to ja. Czasami już zamienialiśmy się między sobą. Kanapkami? Co? Kanapkami? Nie, nie kanapkami, ale napojem. O, czyli ty masz napój. No. Ja mam herbatę. Piwo. I mój tak. I zadamy się ze mną. Ja ty dam napój. Ja ty dam napój, a ty herbatę daj. Bo ja już dosyć mam tego napoju. A ty weź napojem. Dobra. To kanapku też można było się zamienić. Można było. No jak jeden miał cały czas chleb z plackiem ziemniaczanym, no, a drugi z kotletem. To się zamienić na chleb z szynką. Tak. I wiesz, jemy sobie. Każdy gada jeden do jednego. Ja też gadam. Ty gadałeś? Gadali z tobą? Słyszymy. Co? Ten majster zlatuje, mówi, ty. Spierdalamy, bo tu coś bomba jakiś, kurwa, tu w zakładzie. Wszyscy na podróż, my też. A ja mówię, ty, ja pójdę zobaczyć, co w spawalni jest. Kurwa. Nie wiem, kto to zrobił. Na jego nazywali kopełuszek. Taki już, nie rozumiem. Nie wiem, kto to zrobił. Ja mówię, ten kopełuszek zrobił. To. Schowałeś palnik do szafki, zamknąłeś. Mówię, nie, on mówi. Na stole. A wiesz co, jak on co robił? Zbiornik spał. Krzysiek. On przewrócił. Czekaj. Ale czekaj. Czekaj, bo zaraz ja zapomnę. Patrzcie, widzowie. Mówiliście, że Krzysztof nie ma wkrętarki. To jest Krzysztofa wkrętarka. Cały zestaw z walizeczką. A skąd ty? A wszystko wiem. I co? A, bo Jurek powiedział. No i co? Ty nie powiedziałem. Nie masz wkrętarki, tak? Nie mam. I to jeszcze jaki cały zestaw. Ja bym zaraz pokazał tą skrzynkę. I tam wiertło, nie wiertło, wszystko jest. A do mnie każesz mi przywozić. A ja będę przyszedł do ciebie. A po co? A nie, i to lepsze. Fajna taka, kurde. Bo twoje wkrętarki kolor ładniejszy. I to 20 tych? To dosyć do wniosku, że lepiej twoją. A to utrzymasz czy nie? utrzymasz ją? Nie. Krzysztof już powiedział, że mi młotek zabierze. O nie. Że młotek zabierze? O. Bo mu się spodoba. O, już się skończy teraz. Już teraz wkrętów będzie gdzie nie miara. Tak. No, on nie ma wkrętarki. A jeszcze tam ma jedno, tak? Tak, on ma tych, tylko czego tam nie ma. No. A byłeś tam na zimnym, widziałeś? Nie. No. Tam wszystko jest.
Tylko składowane, no bo się przyda. Co, nie utrzymasz? To ty taki warmianin? Dobra, połóż, bo zepsujesz i będę musiał wozić. Daj to. Już się odkręcił do mnie. Dobra, tak ma być. Także wkrętareczka jest, jakby co. Krzysztof ma, on ma wszystko. Co tylko chcecie. I? Chciało ciebie młotka. Jak pójdę zobaczyć? Tam 50 lat. A gdzie idziesz? A co ty, a czekaj Krzysztof, a co ty młotek od niego chcesz zabrać? Co? Młotek od niego? No. A po co tobie młotek? Do butów. Bo to bardzo takie, to szorstki młotek on ma. Dobry taki? A wiesz jak, dlaczego? Tu gładzie bijesz, a tu jak gładzie się zagnie się, to szepcy owcęgu kominek nie mają. Ale to ja wiem jak to będzie. Jutro przyjdziesz, będziesz młotka szukał. Co? Nic! A ja słyszałem, że ja będę jutro młotkę szukał. Nie, że on będzie szukał jutro młotka. A młotek będzie... A nie, jak po... już zakończy ten dobra. A jak zakończy, tak? No. Obiecałem mu, że już zostawię. Zostawisz? Bo ja byłem w Kasturalnie, to kurwa nie ma młotka tego. Nie ma takiego? Nie ma. O! Nie, za ciężkie. Co? Za ciężkie. No jak on patrzył 10-kilowy młotek, no to... Nie, powiem ci, że były podobne, ale naprawdę ciężkie młotki, nie? No, ale jest taki... Ty ja nie śmieci, bo Andrzej wiedział, kurwa, młotki. To nie do robienia butów. No na co, to będzie zakład? Będziesz co? Zakład otwierał? No. Ale to tobie jest taki potrzebny młotek z magnesem, że zakładasz gwóźdź i od razu w buta. Muszę kupić, wiesz co? Szewską maszynę. Kupić ci taką? A masz tego? Jak to się nazywa fachowo? Kopyto, że się nakłada, się wkłada w but i dopiero o, tego. A mam? Czy będziesz od razu na tej, na nodze? Na nodze, nie. Na nodze od razu. Mam kopyto. Masz? Mam. O. Ma, wszystko ma. On wszystko ma. A jaki kaliber? Co? Jaki kaliber? Takie koński chyba. Jaki kaliber? Ja bym powiedział jakie. Kopyto? No. 46. To armata. No. A ty jaki? 42. Wojtka numer. Naprawdę. Majora? Majora. Nie, Wojtek 44. 42 też pasowały. Też pasowały? Bo ja poznał cię obcią. Tak poznał cię obcią. Albo w klapkach, no to 42. Nie. Naprawdę. Ja kupiłem na jego buty, bo Major mówi, ty jedziesz do Kerpura? A my tak. A po co jedziesz? A my buty sobie kupić. To ja już na swój, no wiedziałem. A ty mówi, jakie? No, 42, 43. 4. Dla mnie będą pasowe. A, to dla Majora bez godzicy, tam żeby 30 było, to by... To, że tam palce nie. Do połowy butów się miały, ale... śmieje się z Wojtka, ale taki numer miał. Poważnie mu. A tu nikt z Wojtka się nie śmieje, tylko z numerów. No właśnie. No. Obuwia. Ja patrzę do ciebie 46. To dla ciebie i 48 by były dobre też. 7. 7. Tak do 50, pół metra. Pół metra butku. No. Klaudzie taki wiesz. Na Wojtka patrzę 42, 43. I przywiozłem, mój Wojtek patrzy. Dobra, a my byli 42. A to za swoje kupowałeś mu? No. Za swoje pieniądze? No. O, to ty takie, takie prezenty robiłeś mu? Tak. Ale dla mnie jutro buta naprawi za darmo. Aha. A czy nie? Kazał bigosu przywieźć. Znaczy ja powiedziałem, że przywiozę bigosu. Przepraszam ja cię. Powiedziałem. No. No, cofam. No, no dobra, to tyle w temacie. Mama jego gotowała. Bierzemy się do roboty. Dziękuję, chciałem podziękować dla mamy twojej, że ugotowałeś bigos. Ale to ty, że ugotowała, a jeszcze nie zjadłeś, a ty już dziękujesz? A może zapomnę wziąć? No, ale dla mamy podziękowałem. No dobrze, dobrze. Przekażę, no. Ona ciebie ogląda na pewno. Że? Dziękuję za bigos i tak dalej. Mama nie ma co robić, tylko ogląda ciebie. No? Tak? No. O, to bardzo dobre. Przywiozę tu w niedzielę któregoś razu. Mamy? No. Poczęstujesz obiadem? Naprawdę? No, a kupisz babki? Kupię. A nie, jak nie będzie babki? A to kupię placki. Dziadka. Dziadka kupię. A mogę i dziadka. O, tego sprzedam. Tego? Ty już mnie dzisiaj sprzedawałeś. Co? Ty już mnie dzisiaj sprzedawałeś. Ale jego sprzedam. To ja, dla twoje mamy. Nie, ona za tobą bardzo. Co? Za tobą ciebie podziwia. A co ja będę mężem jej? A to moim ojcem? O, to dopiero to było. To moim ojcem ty będziesz. Tak? No. Ja ciebie zrobiłem.
Ty nie, nie, no gdzie ty mnie zrobiłeś? Jakże nie? Ty mnie zrobił? Tak. Śrubokrętem. Śrubokrętem? Co? Śrubokrętem czy dłutem? I śrubokrętem i dłutem. No. Ale, ale by było, co? No. I wiesz. Ja bym do ciebie, no to czekaj, to kiedy był Dzień Ojca? Wczoraj? Wczoraj. No. Dzień Ojca był, tak? Wczoraj? O, to musisz przywieźć. No to nie, muszę ci życzenia złożyć. Tato, wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. A dziękuję bardzo. No, dużo zdrowia ci życzę. A dziękuję. Pozdrów moją żonę. No, pozdrowię. Dziękuję, tato. Do widzenia. Do widzenia. Co za to moja żona ugotowała mnie bigot. No tak, no. Pomylił się, powiedział do widzenia. Nie. Powiedział do widzenia? Nie. Tak. Do widzenia. Dzień dobry.